Jak uzależnienie pogrąża całą rodzinę, czyli rodzice uzależnieni? Kochani, w Polsce ocenia się, że mamy około 3 milionów osób, które są uzależnione od alkoholu. Są tutaj bardzo różne dane. Od półtora do trzech mówi się. Poza tym mamy też, dodam, inne uzależnienia. Jednym z najpopularniejszych teraz jest uzależnienia, to są uzależnienia od leku, od leków. I coraz więcej mamy uzależnionych ludzi także od narkotyków, do palaczy. Po raz pierwszy w historii mamy też uzależnione dzieci. I to takie 4, 5-6-letnie, które są uzależnione od smartfonów i telefonów. I to już Naprawdę można to bardzo mocno y, zaobserwować. Więc, y, alkohol, y, to jak y, alkohol zakłóca życie rodziny, można po prostu najprościej zbadać, ponieważ ludzie y, i rodziny alkoholowe są zazwyczaj objęte różnymi programami pomocowymi i właśnie dlatego ten temat jest najlepiej przebadany. Natomiast, bez względu na to, jakie mamy uzależnienie w rodzinie. Uzależniony jest rodzic, no to będziemy mieli jak jedną lub więcej cech występujących. Raczej więcej, jeżeli mamy takie poważną sytuację, na przykład mamy hazardzistę czy człowieka uzależnionego od gier komputerowych, co jest bardzo, bardzo e, częste. Więc teraz ym, cechy prawidłowej rodziny, to tak bardzo w skrócie Wam powiem, to jest to, że komunikacja jest na przykład bezpośrednio i szczera. Szczera i oparta jest na przykład na dialogu, że można mówić o problemach. Tutaj mam swoje notatki, z nich korzystam. Każdy członek rodziny jest szanowany. Istnieje takie przyzwolenie na realizację potrzeb i zachowanie indywidualności. Jest też taka zasada zaufania, że jeżeli coś mówię, że zrobię, to zazwyczaj to zrobię. Ludzie akceptują też swoje miejsca w rodzinie. Rodzice to są rodzice, dzieci to są dzieci. Potem panuje ogólnie dobra atmosfera i jest przyzwolenie na spontaniczność, jest gotowość do przepraszania i przebaczania, no i decyzje są podejmowane w jakimś tam gronie, ale nie są one narzucane tak autorytarnie. W związku z tym, gdy mamy uzależnienie, to wszystko się zmienia. Bo generalnie jest tak, że jeżeli ktoś jest uzależniony, i użyjmy tutaj tego przykładu alkoholu, to wówczas jego życie toczy się wokół tego, że on reguluje swoje emocje przez daną substancję i coraz i gdy przechodzi przez te fazy, wiecie, od tej na przykład w alkoholu, od towarzyskiej fazy do przewlekłej fazy um, uzależnienia i coraz bardziej jego życie mentalne i emocjonalne kręci się wokół czego? Wokół uzależnienia. I gdy ta kluczowa osoba w rodzinie jest uzależniona, wówczas jeżeli na przykład mama nie zdecyduje się na zabranie dzieci i odejście, bo najczęściej uzależniony, dodam, jest tutaj mężczyzna, chociaż ilość kobiet uzależnionych wzrasta ostatnio, ale kobiety trochę inaczej piją, to mamy tutaj taką sytuację współuzależnienia, o którym będę nagrywała osobny filmik i wtedy wszystko się kręci tak jakby wokół nałogu. Tak naj, naj, najprościej, że sprawy ujmując. I teraz jak, jak zakłóca funkcjonowanie rodziny? E, więc zostaje zakłócona w komunikacjach, bo o problemach alkoholowych nie mówi się zazwyczaj szczerze. Powodem e, jest wstyd i zażenowanie. Jak Pan zwrócić moje, u, um, um, uwagę mojemu mężowi, jeśli pomyśli, że mam go za alkoholika? W rodzinie jak nasza nigdy nie było alkoholizmu. To są takie wytłumaczenia, ale, yy, ale także nieudane próby rozmowy o problemie. Osoba, u której narastają problemy alkoholowe zazwyczaj reaguje, reaguje czym? Minimalizowaniem, racjonalizowaniem, zaprzeczeniem lub złością i agresją na próby zwrócenia uwagi przez otoczenie. Przesadzacz, zobacz, Kolowalski też pije. Gdyby każdy pił tak jak ja, to monopol by zbankrutował. To są autentyczne cytaty. Wiesz, każde, ja mam taką nerwową pracę, więc muszę się jakoś rozluźnić. Dzieje się tak ze sprawą rozwijających się mechanizmów psychologicznych towarzyszących uzależnieniu, zwłaszcza mechanizmu iluzji i zaprzeczeń. I działa on w sferze poznawczej i pozwala na rozwój tego uzależnienia, prawda? Więc tak generalnie jest tak, że wiecie, w rodzinach alkoholowych, to opiciu. Generalnie się nie mówi, ale kryje się zazwyczaj, udaje się, ucieka się od tematu. No, w każdym razie ta komunikacja, jak widzicie, zmienia bardzo swój charakter. I dlaczego tak się dzieje? No, bo rodzina opanowuje po prostu wstyd i zażenowanie z powodu tego, tego że są takie stereotypy dotyczące alkoholizmu i tego, że po prostu. Jest, są też takie stereotypy dotyczące w ogóle rodzin alkoholowych. Dla wielu osób alkoholik to jest, wiecie, ktoś, ktoś tam chodzi, brudny, niepracujący, zdegradowany człowiek. Albo jest to grupa osób, które po za, prostu za, zamieszkują w jakiejś melinie. Ale tak wcale nie jest, bo tak naprawdę często zależniają się i artyści, i księża, i profesorowie, i każdy, kto pracował, to wie, że jest to Nauk, który naprawdę występuje w każdej warstwie społecznej i w każdym, na każdym poziomie wykształcenia. Więc te stereotypy to są po prostu rzeczy nieprawdziwe, prawda? Bo alkoholik to nie musi być ta osoba, która upija się codziennie i ciągle chodzi, pija na sztok. To alkoholikiem, alkoholiczką może być kobieta, która codziennie wieczorem wypija butelkę wina albo pół tej butelki, prawda? Tylko potem bez niej już nie może funkcjonować. Pojawia się brak zaufania, czyli osoba pijąca chcąc nie chcąc izoluje się od członków rodziny. Zarówno żeby uniknąć wyrzutów, jak i swojego poczucia winy. W związku z tym zaczyna ukrywać rzeczywiste rozmiary tego, co się dzieje. To jest tak, że wiecie, potem alkoholicy mają na przykład małpeczki ukryte w różnych miejscach, tak, że nikt nie wiedział tak naprawdę, co się dzieje. Naprawdę, niewykryte kłamstwa powodują. Takie intuicyjnie wyczuwalne powstanie bariery. I bardzo często jest tak, że wtedy partnerzy mówią: Dawno wiedziałam, że naprawdę coś jest nie tak, coś jest nie tak. Bo wiecie, po prostu rodzaj komunikacji ulega totalnemu, totalnej zmianie. Pojawia się co? Napięcie, czyli brak komunikacji przy jednoczesnym niepokoju i niezadowoleniu rodzi napięcie. I, na, i, na, I nasila się ono wraz z zrastającą nieprzewidywalnością tego, co się dzieje w rodzinie, prawda? Więc wyobraźcie sobie teraz dzieci wychowane w czymś takim, nie? Tata pije, mama się denerwuje, wzrasta napięcie. Niektórzy byli wychowani, wiecie, od małego w takiej sytuacji, ale niektórzy jakby widzieli, jak to narasta, bo bardzo różnie jest z tymi nałogami. No i to powoduje, że narasta także złoś bezsilność. I w związku z tymi powtarzającymi się incydentami nadmiernego picia narasta też złość i frustracja znajdująca ujście w awanturach, które niczego nie zmieniają poza dostarczenie, dostarczaniem osobie pijących kolejnych dowodów do picia. A w pozostałych członkach rodziny powoduje to taką, wy, taką wyuczaną bezradność, że tu się już w ogóle nic nie da zrobić, nic się nie da zmienić, prawda? No, już chyba, skoro i prośbą, i groźbą nie można zrobić, to chyba już się nic nie da. I narasta, gdy to narasta, zaczyna się nierównomierność odpowiedzialności. Czyli ta osoba pijąca staje się coraz bardziej nieprzewidywalna, na przykład taki ojciec, prawda, który dotychczas przenosił pensję, zajmował się różnymi rzeczami, on już teraz w swoim świecie jest. I wówczas inni członkowie rodziny są zmuszeni do podjęcia odpowiedzialności za osobę pijącą. Czyli trzeba na przykład, jeżeli umówisz się z kimś, kto pije, że bierze dzieci z przedszkola, no to on tego nie zrobi. Że potem okazuje się też, że miał zawsze płacić czynsz, a czynsz nie jest opłacony i z, z planowanego wjazdu na wakacje też trzeba zrezygnować. Więc następna rzecz. Później także mamy brak wzajemności, czyli w związku ze skutkami picia osoba pijąca ma coraz mniej sił i czasu i Sama wymaga wsparcia, czyli na przykład często trzeba ją kryć. Nie? Czyli na przykład, mąż nie przyszedł dzisiaj do pracy, bo bardzo się boli, bo, bardzo bolała go głowa, albo ma grypę, a tymczasem on po prostu zapił. I w związku z tym, że ta osoba jest coraz bardziej drażliwa w ramach rozwoju tego, tego, no to um, uzależnienia, to jest coraz większa huśtawka nastrojów i coraz coraz, coraz zaczyna być coraz bardziej dokuczliwe dla otoczenia. I wówczas narasta punkt, następny punkt, narasta poczucie krzywdy we wszystkich członkach rodziny. Jednocześnie możliwe jest pojawienie się takiego poczucia winy, czyli wiecie, my chyba coś robimy nie tak, skoro on tak ucieka w alkohol, a osoba uzależniona stara się takie przekonanie właśnie podtrzymywać, bo jest to po prostu wygodne. Poczucie winy jest szczególnie częste w przypadku, gdy partner osoby pijącej pochodzi z rodziny alkoholowej i ma cechy DDA, ma, bo ma już, już zna ten temat, prawda? I co się dzieje dalej? Naruszane są granice psychologiczne właściwie wszystkich poszczególnych członków rodziny, czyli na przykład pojawia się parentyfikacja, czyli jedno z dzieci, najczęściej bohater rodzinny, bo tutaj także są te role, o których właśnie mówiłam w moim e-booku na temat rodzin, toksycznych rodzin, to zaczynają się po prostu. Zaczyna być delegowana odpowiedzialność i także odpowiedzialność za, za cudze czyny. Niektóre obwinia się, na przykład niekiedy obwinia się dzieci za pić alkoholikę. Na przykład, ja piję, bo ty mnie denerwujesz, bo masz kłopoty z nauką. I w trakcie awantur naruszane są kolejne granice. Bardzo często alkohol oznacza przemoc. To, to naprawdę jak pije jeden rodzic, a jak pije dwoje rodziców, to już jest to zawsze występuje. A w trakcie awantur są po prostu naruszane granice, są wypominane różne rzeczy, przekraczane są granice i które rujnują już i tak naruszoną bliskość. I w związku z tym, że mają miejsce te trudne elementy, rodzina alkoholowa zazwyczaj zamyka się, nie? Bo często gęsto, wiecie, ulega takiej stygmatyzacji. A osoby, które się nie znają, zawsze mają najwięcej do powiedzenia. W związku z tym często jest coś takiego mówią, że gdyby ona była lepszą żoną, to on by nie pił. Poza tym, jest też taki, takie przekonanie, że rodzina ta wiecie, to, czy, pi, czy pije, czy bije, to ty musisz z nim być. Nie? W związku z tym, tak naprawdę jest taki rodzaj takich różnych przekonań, które powodują, że po pierwsze rodzina czuje się bezradnie, po drugie wie, że nie zostanie pomocy, a po trzecie zazwyczaj jeszcze zostanie skrytykowana, więc nie ma jakiegoś takiego jasnego planu, strategii wychodzenia z tego, i gdy tego nie ma, ludzie się zamykają. Dlatego też to powoduje, że wówczas nie ma szansy na to, żeby znaleźć wsparcie emocjonalne, rozbudowanie napięć, czują się coraz gorzej. I mają poczucie takiej wyjątkowości, że takie rzeczy nie dzieją się nigdzie tylko u nas. Dlatego też ma to wpływ na, 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 wiecie, na przykład na dzieci, które stają się niespokojne, agresywne lub wylęknione, nieufne, mogą cierpieć na koszmary senne. Niektóre, niektóre moczą się w nocy. Ma to wpływ na samopoczucie psychiczne dorosłych członków rodziny, napięcie, uczucie rozdrażnienia, przygnębienie, zniechęcenie, zaburzenia snu, koszmary senne i lęki. Bo bardzo często jest tak, że wówczas ta niepijąca osoba jest po prostu absolutnie przytłoczona różnymi rzeczami, i to jest bardzo, trudne, taka bardzo trudna pozycja. Oczywiście ma to wpływ na zdrowie fizyczne. I wówczas jest obniżenie odporności, częste choroby, w tym choroby psychosomatyczne, na przykład wrzody żołądka. To prowadzi do tego, że też dzieci mają problem z nauką szkolną. No bo co, jest brak koncentracji na lekcjach, obniżona wydolność intelektualna, problemy motywacyjne, problemy w zachowaniu. No i problemy po prostu w tym, żeby na przykład były książki i właściwe przybory, problemy materialne. Ja sama pamiętam, jak Moja córka kiedyś mi powiedziała, że siedziała z taką dziewczynką, która nic nie miała do szkoły i pamiętam jak przygotowywaliśmy drugi zestaw, który nosiła, zresztą moja córka dla tej koleżanki, bo bała się, że jeżeli daje jej to, do, bo raz daliśmy tą, jej te rzeczy i ona wróciła bez niczego, bo inne dzieci natychmiast wszystko jej zebrały, bo tam był taki problem. No w ogóle trzeba było tą sytuacją się zająć szerzej i tak było, natomiast to są też bardzo często takie sytuacje, Sytuacja materialna rodziny jest fatalna. Pojawiają się długi, może dojść do utraty pracy i jest tendencja do tego, żeby inni członkowie rodziny sięgali po środki zmieniające nastrój, czyli leki uspokajające, alkohol, ale ucieczka w gry komputernowe, internet i inne zachowania kompulsywne. I tutaj muszę wam powiedzieć, że w momencie, kiedy mamy taką rodzinę, to niezaspokojenie potrzeb. Prowadzi także do ogromnej samotności, do poczucia ogromnej samotności, do poczucia nieprzystosowania, do tego, że jest takie poczucie takiego zadbania, zaniedbania emocjonalnego, i wówczas takie osoby, które wychodzą z takich domów, mają ogromne problemy, żeby się przystosować, żeby mieć takie zdrowe podejście do różnych sytuacji w życiu. Chociaż dodam, że zawsze w takich rodzinach, gdy to jest na przykład więcej dzieci, zdarza się jedno lub dwójkę takich, y, takich dzieci, które naprawdę potrafią sobie bardzo dobrze ra dawać radę. Niemniej jednak jest to bardzo, bardzo y, trudna sytuacja, i dzieci wychowane w takich sytuacjach płacą ogromną cenę za bycie w takiej chorej, zaburzonej rodzinie. Wśród cech charakterystycznych dla, mm, dla DDA, bo tutaj mówimy o dorosłych dzieciach alkoholików, jest na przykład lęk przed utratą kontroli, lęk przed uczuciami na przykład zamrożenie emocji, totalne, nie? emocjonalne, lęk przed sytuacjami konfliktowymi, bo doświadczały przemocy. Nie było nigdy takiego, wiecie, to, o czym Wam mówiłam umiej takiego umiejętnego rozwiązywania konfliktów, one eskalowały. To było to poniżanie, oskarżanie, w związku z tym, jak one mają umieć postępować nie? w takich sytuacjach? Nadmierne, rozwinięte poczucie obowiązku, w zależności od roli, jaką to dziecko zajmowało w dysfunkcyjnej rodzinie wiecie, maskotka, bohater, kozioł ofiarny, czy też no, złote dziecko, bo to są różne tutaj podziały. W każdym razie, w zależności od tego, niektóre z nich mają nadmierne poczucie obowiązku. Niemożliwość odprężenia się, czyli taka hiperczujność, bo to jest tak, jak opowiadają dzieci alkoholików. Czekaliśmy, kiedy tato wejdzie, i nasłuchiwaliśmy, jak on otwiera drzwi, i od razu wiedzieliśmy, czy jest wściekły, czy nie. Więc to naprawdę, żeby przetrwać, człowiek rozwija bardzo różne rzeczy. Zaniedbywanie własnych potrzeb, niezdolność do ich rozpoznania, no bo ciągle żyje się w tym układzie, który jest chory, i w którym, żeby przetrwać. Trzeba być ciągle czujnym, w związku z tym jest się czujnym wobec tego, co się dzieje na zewnątrz, a nie czujnym wobec siebie, dla siebie, tak? Poczucie winy towarzyszące temu, gdy siebie bronimy, bo ta sytuacja jest tak chaotyczna i niejasna, że i te granice są tak zaburzone, że po prostu takie osoby nie wiedzą. Gdy bronią się, to nie wiedzą, czy to jest właściwe, czy nie. Brak spontaniczności, umiejętności określania własnych uczuć. Bo wszystko jest w tym cieniu tego alkoholu. Wiecie, są problemy materialne, są problemy psychiczne. Nigdy nie wiemy, co się wydarzy. W związku z tym, o czym tu w ogóle mówić, prawda? Niepewność i ciągłe zastanawianie się, jakie uczucia. Jakie uczucia są normalne, i co powinno się czuć w danej sytuacji. To zwłaszcza dorosłe dzieci, właśnie alkoholików, mają, gdy już wyjdą z tego domu, wchodzą w inny świat i to, co na wejściu, wiecie, to, co na wejściu, to, to jest na wyjściu, czyli gdzieś coś było normatywne, a teraz nagle widzą, że na przykład w pracy, w relacji z innymi ludźmi zupełnie inne normy obowiązują niż to, w czym oni wyrośli. Brak zaufania do ludzi, no bo jeżeli. Tak zwane osoby znaczące nas zawodzą, no to zazwyczaj oznacza to naszej psychice, że cały świat jest niegodny zaufania. Trudności w związkach intymnych to samo. Nieświadome dążenie do chaosu. Tak. I tu mamy to, co na wejściu, to na wyjściu. Czyli bardzo często się zdarza, że dziewczyna, która wychodzi z domu alkoholowego, po ślubie alkoholika albo kogoś, który jest na drodze do rozwinięcia alkoholizmu, ponieważ jest im to znane. Mylenie miłości z litością. To jest bardzo trudny temat, bo wiecie, gdy jesteśmy w domu takim, to po prostu na przykład mama, która jest współzależniona, ciągle lituje się i wynajduje jakieś tam rzeczy, żeby usprawiedliwić tego alkoholika. Przeżywanie całego bagażu negatywnych uczuć, w tym żalu, w oderwaniu lub w słabym związku z sytuacją bieżącą, czyli. O co chodzi? Tu jest bardzo dużo y, takich emocji w stylu samotność, y, bardzo wiele sytuacji, tak jakby coś tam się wydarzyło, mówimy, tak, mnie nikt nie kocha, nie. Tak, y, ja to nigdy nie mam szczęścia. Ostatnio był tutaj taki człowiek, z którym rozmawiałam właśnie pochodził z domu alkoholowego i opowiadał o takich tam zmianach w prawie i mówił tam dotyczących swojego zawodu, mówił tak, ja to znając swoje szczęście, to na pewno wszystko się skiepści. Mi się zawsze wszystko kiepści. Mi tam to, nie? No. Pesymizm, nie? Yy, zdolność przed, yy, I zdolność przetrwania w trudnych sytuacjach, czyli yy, i to jest jedyna pozytyw, taka pozytywna rzecz, ale też słyszałam kiedyś takie zdanie o, takiej osoby, która właśnie zajmowała się uzależnionymi, powiedziała, że on nie patrzy na DDA jak na chorych ludzi, chociaż widzi te wszystkie problemy, ale patrzy na DDA, na dorosłych. Dzieci, alkoholików i jakichkolwiek uzależnionych ludzi. Pamiętajcie o tym, jako ludzi, którzy przetrwali bardzo trudne rzeczy i w związku z tym mają ogromny potencjał do zmiany, bo przetrwali to wszystko. I myślę, że to jest bardzo istotny temat, że to jest właśnie to, że. Z całą tą świadomością, my potrzebujemy tej świadomości, bo okazuje się, gdy robiłam takie różne tam na Instagramie czy pod moimi filmakami na YouTubie takie tam zadawałam pytania, to okazało się, że to tak statystycznie alkoholicy około 20 roku życia zdają sobie sprawę, że ich kłopoty życiowe związane są z alkoholizmem. Ale większość osób, które słyszałam, które mi odpowiadały, to mówiły mi, że Dopiero po 30 albo po 40 zdały sobie sprawę z tego, że one są DDA i że, sobie, że tak naprawdę ich problemy wiążą się z tym, tą niestabilną, okropną sytuacją w ich domu rodzinnym. Dlatego też myślę, że warto to sobie zdiagnozować, czy tak było. Już macie tutaj dużo punktów na ten temat. I podsumuję to w ten sposób. Osoby, które określamy jako DDA częściej niż inne wiążą się z osobami pijącymi nadmiernie, nauczywszy się w dzieciństwie akceptować i traktować jako naturalne sytuacje skądinąd nienormalne, czasem także poszukując alkoholika, którym mogłyby się nadal zajmować. Znaczące może też być poszukiwanie pewnego podwyższonego pozi poziomu napięcia, do którego przywykły. Hmm, ciekawe, nie? Dlatego też podsumowując, osoby rozpoznające u siebie cechy zespołu DDA mogą znaleźć pomoc u profesjonalistów, którzy prowadzą specjalną psychoterapię dla tej grupy pacjentów. Często są to grupy przy placówce odwykowej. Myślę, że bardzo wiele osób w Polsce wie, co to znaczy wyrastać w cieniu uzależnienia. Dlatego też w tych materiałach bonusowych do, do, do tej książki o toksycznych rodzinach, Zamieszczam właśnie ten temat, bo uważam, że jest po prostu szalenie istotny. Kochani, do zobaczenia. Hej!